No i hejo, hejo. Powiedz tylko co, wybierz to z karty, bo ja nie wiedziałam co ci wziąć. Nie, mam już. Hejo, hejo. Dzień dobry. My jesteśmy właśnie tutaj w takim fajnym miejscu. Czekajcie, zaraz zobaczę jak się to nazywa, żeby wam w ogóle móc powiedzieć. Poczekajcie. To się nazywa... Un momento. Nie wiem, ale uważaj na moje buty. Chiringuito, czy jak zwał, tak zwał. Beach Terrace Snacks, tak się nazywa to miejsce. Jakby ktoś pytał, to dokładnie takie. No i mamy tutaj właśnie koktajle, mamy śniadanka, mamy generalnie dla każdego coś dobrego. Jak widzicie, ja wzięłam sobie właśnie, nie wiem nawet czy widać, zamówiłam frytki, zamówiłam sobie, słuchajcie, Sex on the Beach. Zaraz wam powiem. Tak dziwnie podane, trochę inaczej niż zazwyczaj. O, tak wygląda. Mam nadzieję, że nie stracę ostrości. Ale dobre, i muszę wam powiedzieć, że... Czekajcie. Muszę wam powiedzieć, że już się wszyscy podswanili, dlatego że wszystkie te drinki takie, które te koktajle w sumie, które jeszcze jakby byliśmy w tamtym roku, słuchajcie, były po 6 euro. A w tym roku są już po 8. No, w niektórych miejscach są już po 8, słuchajcie, po 7,50. Rzadko kiedy, tak jak tutaj trafiałam za 5,60 chyba bodajże, to jest naprawdę super cena. No co, ja sobie siedzę, tam jest plaża, tam sobie grają w ogóle jakiś mecz. No to proszę, tam też leżaki, bo tam poleciał do wody. No, a my teraz się poopalamy. Będę chciała bardzo sobie tutaj, słuchajcie, nadrobić te niedopalone, słuchajcie, miejsce. No. Mam nadzieję, że ta muzyka nas tutaj nie wypipka. Jak tak, to oczywiście zdejmę muzykę i będzie sama, jak to tym powiecie, sam obraz. No, także ja was serdecznie pozdrawiam i dołączę wam to do, oczywiście do vloga naszego. No, także odzywam się do was. Dobry. My jesteśmy po jedzonku, słuchajcie. Byliśmy właśnie u Łukasza dzisiaj w restauracyjce. I teraz chciałam wam pokazać tutejsze widoki, jakie są piękne. Tutaj wchodzicie sobie do portu i od portu, zaraz wam spróbuję to jakoś pokazać. O, od portu, my szliśmy z tamtej strony, tu, taką ścieżką, alejką, jak idą wszyscy. Po czym tutaj są właśnie wszystkie restauracje. O, bardzo proszę. Zobaczcie, tu są dzieci, ja jestem trochę niżej. No i oczywiście piękny widok na ocean. Czyż może być piękniej? Piękniej? Powiedzcie sami. Nie wiem, nie zawsze to będzie zachwycać chyba. Także chciałam wam pokazać. Oli, kotek, tam siedzi biały. Tam na kamieniu. Zobaczcie, jak ładnie. No i tu oczywiście właśnie skały, woda, też zrobię zdjęcie, tutaj przejdę kawałek. No i to jest właśnie dokładnie ta ścieżka, którą dojdziecie centralnie tam w lewo, cały czas idąc w lewo, o, tam idąc w lewo, dojdziecie do Pajaczyki, czyli też plaży, takiej malutkiej plaży. No i zobaczcie, jak to wygląda. Strasznie to wygląda. Jak tak się stoi na skalę, jak ja, to wygląda to strasznie. Jeszcze jak wiatr wieje, to już w ogóle. Mama spadnie! No i nie będziecie mieli mamy, no. Czekajcie, stójcie, patrzcie. No i tak to właśnie wygląda. Pięknie. Thank you.
Was dzisiaj na Mirador de Rio. Bardzo proszę, Mirador. Tak to pięknie wygląda. Powiem Wam, że na żywo jest to jeszcze piękniejsze. Także kamera i tak nie oddaje tego całego widoku. Ale jest przepięknie, zaufajcie mi. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. No i że docenicie, że specjalnie tutaj jechaliśmy. Zobaczcie, jak jest wysoko. A tam właśnie stoi autko. Także taki kawałek trzeba tutaj zmierzyć, żeby popodziwiać ten widoczek. Ale jest bardzo warto. Super. Przybyliśmy, słuchajcie, do takiego miejsca, które się tak nazywa i wygląda tutaj tak przepięknie. Jest cisza, spokój, muzyczka bardzo cicho gra. Pewnie i tak będzie nas zagłuszać, ale pokażę Wam, jak wygląda to na dole, bo wygląda super. Tak. I tutaj też są miejsca fajne, takie siedzące. Taki bardziej, może być, że rodzinny. I tak to wygląda. Ślicznie. I jeszcze jest właśnie u góry pięterko. Czyli są trzy piętra. Pierwsze to jest u góry, drugie jest właśnie tutaj i trzecie jest tutaj na dole. I my siedzimy tutaj z dzieciaczkami. Także naprawdę jest super. Ready? I'm gonna buy it first on the paper. Right. This is. Twarda.
Co? Szyszę pokaż. Ale nie czuć korona. Nie wiem, co czuć. Kiedy kończyć? Señora with the glasses. Come on, this time you are. Come on, come join us. Yes, señora with the glasses. Come on. Come on. Don't be shy. You've been here before. Come on. It's a birthday dance. Are we ready, Karen? Yay! But before that, we have to sing a happy birthday. One, two, three. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, you sexy lady. Come on, Karen. From the top. Because you're such a... Dzień dobry i do widzenia, do widzenia. Nasz pobyt, robaczki, dobiegł końca. Jak widzicie, my już jesteśmy na lotnisku. Jesteśmy już po odprawie. Ja wam się teraz nie będę nawet pokazywać, bo powiem wam, że tak mnie wywaliło zimno na ustach, że to jest po prostu jakaś poezja. Jak widzicie, idziemy już właśnie do samolotu. Także ja wam bardzo dziękuję za to, że z nami byliście. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. Nie wiem, czy to będzie jeden, czy to będą dwa. Nie mam zielonego pojęcia. Dopiero jak będę w domku, to będę wam to wszystko montować. Także tak czy siak,
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. I co? Życzę Wam oczywiście miłego oglądania. Także widzimy się w Newcastle. Bye.